wszystkim cieszę, że bez kontuzji, że optymistycznie rozpoczęliśmy okres przygotowawczy od pierwszego sparingu i tak skutecznego. 7 bramek nie strzela się w każdym meczu. I to chyba takie najważniejsze trzy aspekty. No, w sparingach często jest tak, że chciałoby się, żeby to wszystko przełożyło się na ligę, a to, co będzie się działo w lidze, to liga pokaże. Na pewno chcemy wygrywać, chcemy strzelać bramki, chcemy być skuteczni w sparingach. Trzeba przyznać, że boisko było troszkę oblodzone i ten śnieg, który się utrzymywał i który padał, trochę przeszkadzał w grze przede wszystkim piłką, ale i tak widać było, że potrafiliśmy w takich warunkach zagrać skutecznie i to chyba najbardziej cieszy. Trenujemy z tymi chłopakami na co dzień i gramy w Mondo Ekstraklasie, jeżeli nie występujemy w kadrze oczywiście seniorskiej. No i widać, że mają duży potencjał, ale piłka seniorska jest trochę się różni od piłki Mondo Ekstraklasie, piłki juniorskiej. Muszą chłopaki jeszcze bardzo dużo pracować na tym, żeby przede wszystkim dobrze się, że nazwę to, wtopić w ten cały zespół, bo to mówię, to jest trochę lekki przeskok.